7 października wspominamy świętych męczenników Sergiusza i Bakchusa. Ci dwaj święci męczennicy ze wschodu odbierali w czasach starożytnych wielką cześć zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Sergiusz i Bakchus byli żołnierzami legionów granicznych i zajmowali wysoką rangę w pałacu Maksymiliana Daja, który został cesarzem Cesarstwa Wschodniego w roku 305. Przez zazdrosnych przeciwników zostali zdenuncjowani jako chrześcijanie, a następnie zaprowadzeni do świątyni Jowisza i wezwani do złożenia ofiary, ale oni odmówili. Na skutek odmowy zostali zdegradowani i zmuszeni do udziału w szyderczej paradzie po ulicach miasta w przebraniu za kobiety. Sam cesarz na próżno usiłował zmusić ich do apostazji, a następnie Antioch, prefekt prowincji syryjsko-eufrackiej, skazał ich na zabicie. Na zamku Barbalisso Bakchus został poddany krwawemu biczowaniu, tak bezwzględnemu, że zmarł pod ciosami batów. Jego ciało nie zostało pochowane, ale w nocy chrześcijanie przenieśli je i zakopali w pobliskiej jaskini. Sergiusz natomiast był męczony przez 3 eunuchów królewskich, którzy chodzili po nim z wbitymi w stopy gwoździami, zadając mu potworne męczarnie. Sergiusz znosił je mężnie aż do końca. Ostatecznie został ścięty mieczem. Został pochowany w miejscu swojego męczeństwa, a na jego grobie wzniesiono mały kościół. Po zakończeniu prześladowań pokój nastał także dla chrześcijan. Obok zamku w Rosafa zbudowano duży kościół, do którego w rocznicę jego śmierci 7 października przeniesiono ciało męczennika. Kult Sergiusza był z pewnością bardziej rozpowszechnionym, czasami pozostawiając kult Bakchusa w cieniu. Uwzględniając, że zostali zabici w odstępie kilku dni, w Syrii obchodzono wspomnienie Bakchusa 1 października, a Sergiusza 7 października, ale w późniejszym czasie wspomnienia te połączono i w dniu 7 października obchodzono pamiątkę obu męczenników wspólnie, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Do zwiększenia kultu świętego Sergiusza niewątpliwie przyczyniła się budowa wspaniałej bazyliki na Frygii w V wieku przez biskupa Aleksandra di Gerapoli. Wówczas świątynia stała się celem pielgrzymek, do której przybywały plemiona nomadów na południe od Eufratu. Niebawem powstała wioska, którą cesarz Justynian nazwał Sergiopoli, wzbogacając ją wieloma dziełami, takimi jak akwedukty i fortece. Cuda, które miały miejsce w Sergiopoli, rozpowszechniły kult także na zachodzie, zaś we wszystkich regionach Bliskiego Wschodu poświęcono wiele kościołów świętemu Sergiuszowi. Właśnie z powodu tego rozprzestrzeniania się kultu, jego relikwie znajdowały się w bardzo wielu świątyniach. Kościoły na cześć świętych męczenników istniały również w Rzymie i Rawennie. W okresie bizantyjskim Sergiusz i Bakchus byli przywoływani jako patroni straży, formacji, której następcą jest dzisiejsza policja. Na przestrzeni wieków od VI do XI zawsze przedstawiano ich jako oficerów ze złotymi naszyjnikami dostojników dworskich. Módlmy się. Boże, Ty swoją łaską doprowadziłeś świętych Sergiusza i Bakchusa do chwały męczeństwa. Przez zasługi męczenników udziel nam przebaczenia grzechów i zachowaj nas od wszelkich przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.